System nadzoru, koordynacji oraz kontroli działalności służb specjalnych w Polsce jest nieskuteczny. Nie odpowiada też standardom obowiązującym w demokratycznych państwach prawa. Nie gwarantuje, że w czasie wykonywania zadań będzie przestrzegane prawo oraz respektowane prawa i wolności obywatelskie. Stan ten jest efektem nie tylko wadliwych rozwiązań organizacyjno-prawnych, ale również rażących zaniedbań ze strony podmiotów powołanych do nadzoru nad funkcjonowaniem służb specjalnych.